Panie trenerze, dlaczego tutaj, a nie w Warszawie? No, jest to środek, na którym przygotowywała się reprezentacja do Mistrzostw Europy, reprezentacja Chorwacji. Są tu bardzo dobre warunki zarówno do takiego odizolowania się, wypoczynku, jak i koncentracji, jak również bardzo dobre warunki do treningu. Mamy boisko w zasięgu wzroku, nie musimy nigdzie jeździć, przemieszczać się, więc wybraliśmy celowo ten ośrodek. To właśnie tylko kwestia wygody, czy też zmiana, chęć zmiany przed ważnym meczem? No na pewno chcieliśmy być od samego początku w Krakowie, natomiast no nie mieliśmy możliwości być od początku w Wieliczce, stąd wybór padł na Warkę, znając opinię o tym ośrodku, wizytując ten ośrodek uznaliśmy, że jest to bardzo dobre miejsce, aby móc w pełni przygotować się i skoncentrować do meczu najpierw z Liechtensteinem, a później z Mołdawią. To jeszcze raz dopytam, taki cel, jaki przyświecał, to właśnie po to, żeby piłkarze poczuli zmianę, że dzieje się coś ważnego, istotnego i dlatego zmienia pan też miejsce zgrupowania? No. Pewnie tak, ale to nie było najważniejsze, chęć zmiany. Była chęć znalezienia ośrodka, który by nam w 100% odpowiadał. Jeżeli prześledzimy, jakie osiągały wyniki reprezentacje na Mistrzostwach Europy, no to pierwsza czwórka, z tego co orientuję się, nie była zgrupowana w centrum miast, tylko w ośrodkach poza miastami. Rozumiem, że bliżej panu po prostu do takiego małego, odizolowanego, cichego, spokojnego miejsca niż wielkomiejskiego zgiełku. No ale to większość reprezentacji w ten sposób przygotowuje się do ważnych meczów, do ważnych imprez. Sporadycznie ktoś, jeżeli sytuacja ich zmusi, no przygotowuje się w mieście. Natomiast normalnie reprezentacje przygotowują się albo w swoich ośrodkach, albo wybierają ośrodki typowo takie piłkarskie, gdzie no, wszystko jest podporządkowane przygotowaniu do meczu. Panie trenerze, czy ma pan jakieś zmartwienia przed meczami z Liechtensteinem, może bardziej przed meczem z Mołdawią? No zawsze są jakieś problemy. No, jesteśmy po to, żeby te problemy rozwiązywać. Raz robimy to skutecznie i raz mniej skutecznie. Na pewno przed tym meczem z Mołdawią jest jeden problem. My ten mecz chcemy i musimy wygrać. Pojawiły się kontuzje, pojawiły się ubytki w zespole, więc no to są jakieś powody do zmartwień, ale nie są to takie powody, których nie jesteśmy w stanie rozwiązać i nie jesteśmy w stanie zaradzić temu. To niech pan powie o tych kłopotach zdrowotnych. O jednym już wiemy na pewno, to brak Łukasza Piszczka. Czy ten problem jest większy od kontuzji Kamila Glika, który zgłosił ten uraz niedawno, przed kilkoma godzinami? Ja bym nie chciał porównywać, który jest ważniejszy, który jest mniej ważny. Dla zespołu to są problemy dość istotne, no bo Łukasz Piszczek i Kamil Glik byli podstawowymi zawodnikami naszej reprezentacji. Kamil Glik od dłuższego czasu zgłasza problemy zdrowotne. My jesteśmy w kontakcie praktycznie z każdym zawodnikiem i jesteśmy na bieżąco informowani, co się dzieje. Ostatnio wypłynęła też sytuacja i problem z Piotrem Celebanem, no, który też wypadł ze składu z powodu kontuzji stawu skokowego, więc tak jak powiedziałem na początku, nie chciałbym jak gdyby porównywać, co jest bardziej istotne, co mniej, ale są to istotne, powiedzmy, problemy w naszej reprezentacji. Trzy kontuzje, trzech obrońców. No, już odpowiedź sama się nasuwa, gdzie musimy szukać rozwiązań, choćby w meczu z Liechtensteinem i właśnie uważam, że po to też robiliśmy ten mecz i nie zgodzę się z niektórymi opiniami, które podważają celowość takiego meczu. Chcemy zawodników jednak zebrać wspólnie i przynajmniej w jakimś wymiarze czasowym spróbować czy przyjrzeć się kandydatom do gry w meczu z Mołdawią. Marcin Kowalczyk to dla pana bardziej prawy obrońca, środkowy obrońca czy defensywny pomocnik? No więc Marcin pokazał, że jest uniwersalnym zawodnikiem. Bardzo dobrze spisywał się na pozycji środkowego pomocnika ostatnio, ale no nie zapominajmy, że cały czas grywał jako i środkowy obrońca, a przede wszystkim boczny obrońca. Patrząc na to, gdzie mamy problemy, no to nie ukrywam, że bardziej skłaniam się w stronę postawienia go czy przymierzenia na pozycji obrońcy. Prawego czy lewego, bo jest jeszcze kontuzja jednego piłkarza, o którym nie mówiliśmy. Kuba Wawrzyniak też jest kontuzjowany po ostatnim meczu. No tak, tylko że rozmawialiśmy z Kubą i wiele wskazuje na to, że jest szansa, że będzie zdrowy na mecz z Mołdawią, więc tu byśmy mieli dwóch lewych obrońców. Pojawia się problem na prawej obronie i mimo wszystko bardziej w stronę prawego obrońcy, ale też poczekajmy, no bo
dni, godziny będą decydowały, czy wszyscy zawodnicy będą zdrowi, między innymi Kuba. Czy zmartwieniem również pana jest nieobecność Ludowika Obraniaka? Wie pan co, ja bym nie chciał wracać do tej sprawy. Myślę, że bardzo dużo zostało powiedziane na ten temat i zostajmy na tych wypowiedziach, czy Ludo, czy ostatnich moich, już bardziej obszernych niż tylko komunikat. I myślę, że mamy przed sobą bardzo ważny mecz i myślę, że nie warto, czy nie trzeba już wracać do tej sytuacji. Nie będę pytał o to, co panowie na temat tej sytuacji mówili w mediach, tylko bardziej chodzi mi o kwestie piłkarskie, o kwestie obecności Ludowika jako pomocnika w reprezentacji Polski. Czy to jest duży ubytek dla kadry? Nie będę też tu się wypowiadał, bo tak jak powiedziałem, temat jest zamknięty i pozostawiam to ocenie ludziom, którzy oglądali mecze reprezentacji. Pojawia się Piotr Zieliński, 19-latek. Już kilka osób daje mu numer 10 na koszulce, już kilka osób przymierza go na pozycję pomocnika tuż za plecami napastnika. Jaką pozycję dla niego pan widzi w kadrze? No poczekajmy spokojnie, przyjrzymy się Piotrowi na treningach, będziemy z nim rozmawiać. Nie zapominajmy, że zaczął grać na wiosnę w kilku spotkaniach, więc my czasami bardzo szybko już kreujemy gwiazdy i to nie koniecznie zawsze pomaga zawodnikowi wrzucać od razu na jego barki dużą odpowiedzialność, czy wręcz kreować go na wielką gwiazdę. Pokazujemy po raz kolejny, że szukamy młodych, utalentowanych zawodników pod kątem gry w reprezentacji, którzy, no mam nadzieję, w niedalekiej przyszłości będą stanowili o sile tej reprezentacji. Piłkarze z Borussii Dortmund, Robert Lewandowski, Jakub Błaszczykowski. Kilka dni wolnego, ale za nimi trudny sezon, bardzo ciężki sezon, wyczerpujący. I jak oni będą przygotować się do meczu z Mołdawią? Czy jakąś taryfę ulgową pan dla nich przewiduje? Czy będą mieli więcej czasu na regenerację? Przede wszystkim wiemy, że zawodnicy kończyli sezony w różnych okresach. Jedni 18 maja, drudzy 25, inni troszeczkę później, choćby ci, co grali baraż w Niemczech o wejście do Bundesligi. Więc no, nie ma takiej możliwości, aby wszyscy trenowali tak samo. Na pewno będą zajęcia indywidualne, będą treningi podzielone na grupy. Na pewno w jednej z tych grup znajdzie się i Robert, i Kuba, i prawdopodobnie Grzesiek Krychowia, który też grywał wszystkie mecze we Francji, dość późno skończył sezon, więc będziemy to brali absolutnie pod uwagę. Zapytam jeszcze o Adama Matuszczyka, też jego obecność po dłuższej przerwie w reprezentacji Polski. Kto go obserwował? Kto był na jego meczach z pana sztabu? Był Marek Wleciałowski, a poza tym no, nie zapominajmy, że mamy 48 godzin po meczu dostęp do wszystkich meczów w Europie i możemy te mecze oglądać, także wybieramy pojedyncze mecze, a tych zawodników oglądamy czy w całych spotkaniach nagranych, czy mamy też program komputerowy, gdzie możemy wybrać konkretne sekwencje i ocenić zawodnika. No Adam wrócił, bo na tej pozycji no, nie jest za bogato też w Polsce i też chcemy się przyjrzeć i na treningu i być może w trakcie gry meczu z Liechtensteinem. A jak w tej chwili wygląda? Jak pan ocenił jego formę? No jego forma była stabilna przede wszystkim. W tej chwili nie ocenię, bo troszkę czasu minęło do ostatniego meczu. Jest to jeden z tych zawodników, który był w kontakcie z naszym trenerem przygotowania fizycznego i ustalane było, co będzie robił w tym okresie od 18 maja do dnia zgrupowania, więc był podstawowym zawodnikiem czołowej drużyny w pierwszej Bundesligi i radził sobie tam naprawdę dobrze. Pamiętam, że pan wspomniał o meczu z Liechtensteinem. Mówi pan, że panu się ten mecz przyda, ale przyzna pan, że to podróżowanie reprezentacji Polski w ciągu bardzo krótkiego czasu może być męczące i dla pana, i dla zawodników. No nie przesadzajmy. No nie przesadzajmy. 2,5 godziny podróży dzień przed meczem do Krakowa, to ja nie widzę większego problemu. Znowu nie mówmy, że takie rzeczy mogą zaszkodzić. To jest normalne. Drużyny grając w ligach za granicą też podróżują dzień przed meczem i muszą grać tydzień po tygodniu. Nie mówię, żeby zaszkodzić, ale utrudnić mogą albo spowodować większe zmęczenie u piłkarzy, także u członków sztabu. Nie, ja nie wierzę w to i oddalam takie, powiedzmy, insynuacje, że to nam może zaszkodzić. Jeżeli może nam coś zaszkodzić, no to na pewno nie to. Aż się kusi, żeby zapytać, a co? No nie wiem, no my przede wszystkim musimy być lepszym zespołem niż w niektórych meczach, które do tej pory rozegraliśmy i musimy pokazać przede wszystkim wielką taką ambicję, determinację. To jest punkt wyjścia i przede wszystkim o wiele, wiele solidniejszą grę w defensywie.
mecz z Liechtensteinem będzie testem przed meczem z Mołdawią, bardzo dla nas istotnym. Czy tam pojawi się wyjściowa jedenastka na mecz z Mołdawią? To będzie taka ostateczna przymiarka? Ja w tej chwili nie odpowiem, bo rozmawiamy jeszcze kilka dni przed tym spotkaniem. Jeszcze kadrowicze nie dotarli na to zgrupowani. Będziemy rozmawiać z zawodnikami, będziemy też jak gdyby wsłuchiwać się w ich głosy, bo to nie ukrywam, to jest mecz po sezonie. Trzeba wziąć pod uwagę jednak ilość rozegranych spotkań i ja osobiście chciałbym rozegrać we fragmencie, przynajmniej składem podobnym do tego, jaki będzie z Mołdawią. Ale może być tak, że jednak tak się nie stanie. To zapytam o Jerzego Dudka. Czy to bardzo komplikuje przygotowania, jego występ, jego grę i w jakim wymiarze czasowym pan przewiduje grę Jurka w ostatnim meczu w reprezentacji? Na pewno Jurek wyjdzie od początku spotkania i tu też decyzję podejmiemy, w jakim to będzie wymiarze czasowym. Nam to nie komplikuje. To tylko to, że mamy jedną zmianę mniej, ale generalnie nie widzę żadnego problemu. W przygotowaniach to nie stanowi problemu? Kwestia bramkarzy, zgrania z obrońcami, nową linią obrony, nie sądzi pan? Czy to jest dobry moment? Wejdzie w bramkarz, który będzie blisko tej pierwszej, powiedzmy, jedenastki po Jurku i myślę, że ten czas powinien wystarczyć na to, aby jak gdyby poczuć tą współpracę, bo w ciągu jednego meczu też nie da się wszystkiego wypracować. Trenerze, a pan, to był pana pomysł, żeby Jerzy był powołany na ten mecz i żeby grał w reprezentacji ostatnie spotkanie właśnie przed tym istotnym meczem z Mołdawią? Czy to nie jest takie istotne, to był nasz wspólny pomysł i przy tym zostańmy. No to jeszcze, jeśli pan pozwoli, dwa słowa o samym meczu z Mołdawią. Wiem, że jest kilka dni, kiedy pan się będzie przyglądał swojej drużynie. Po tych meczach niezbyt udanych w eliminacjach, czego pan oczekuje od swoich piłkarzy w meczu z Mołdawią? Nawet biorąc pod uwagę spotkanie, które było się w Wrocławiu z tym rywalem. No my ciągle mówimy nieudanych, ale w eliminacjach to nieudane to było jedno spotkanie, tak zdecydowanie, no bo te pozostałe były punktowane, więc nie mówmy o wszystkich, że były nieudane. Czego ja się spodziewam? No jest to zespół, któremu nie jest łatwo strzelić bramkę. To pokazują mecze eliminacyjne. Jeżeli przyjrzymy się statystykom, to ta drużyna przegrała jedną bramką z Czarnogórą, przegrała jedną bramką z Ukrainą i to wcale nie była dominacja Czarnogóry. Także spodziewamy się takiego twardego, męskiego meczu. Przypomnijmy sobie ten mecz we Wrocławiu, gdzie no nie było łatwo stwarzać sytuację. I myślę, że ten mecz może podobnie wyglądać, dlatego my musimy tam być niesamowicie tacy z jednej strony cierpliwi, a z drugiej skoncentrowani i agresywni w swoich poczynaniach, zdecydowani w tym, co robimy. Więc takiego meczu przede wszystkim się spodziewam.